Proszę pani Stanisława Papajewska, szefowa Stowarzyszenia Lepsze Jutro, proszę. Jesteśmy taką większą grupą, ponieważ reprezentujemy nie tylko stowarzyszenie, ale również pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy i chcemy się wspólnie tutaj wypowiedzieć w temacie właśnie dalszego funkcjonowania. Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy do 31 grudnia 2021, ponieważ kończy się umowa. Zwróciłam się do wójta gminy Będzino 15 września z pismem, w którym poprosiłam, że Stowarzyszenie Lepsze Jutro jako podmiot prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy w Będzinie zwraca się z prośbą o możliwość spotkania w dniu 23 września 2021 o godzinie 14 w siedzibie Urzędu Gminy. W spotkaniu chcą wziąć członkowie stowarzyszenia, dwie osoby, pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy, dwie osoby, przedstawiciele rodziców, dwie osoby. Tematem spotkania byłoby zapoznanie się z planami dotyczącymi dotychczasowego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Otrzymałam od pana wójta odpowiedź odpowiadając na pismo z dnia 15 września 2021. Informuję, że zgodnie z umową numer AOS 01/2017 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie kończy się okres powierzenia w dniu 31 grudnia 2021 od stycznia 2022 SDS prowadzony będzie przez gminę Będzino. Oczywiście wskazując tutaj termin, był to czwartek, czyli dzień przyjęć interesantów. Pan wójt tego dnia niestety nie przyjął nas, bo wyszedł z pracy i po prostu nieelegancko się zachował, nawet nie powiedział dzień dobry, nie przeprosił tych osób, których no po prostu nie chciał przyjąć. Dlatego w dniu 27 poszliśmy zapisać się jeszcze raz ponownie do pana wójta. Okazało się, że pan wójt będzie nas chciał tego dnia przyjąć. Tam wskazał, że za 15 minut wchodząc do gabinetu, pan wójt, kiedy mnie zobaczył, nieelegancko po prostu wskazał palcem, że mam opuścić gabinet wójta. Chcę powiedzieć, że ja nie poszłam do Mariusza Jaroniewskiego, do osoby prywatnej, tylko poszłam do wójta gminy Będzino, który za swoim fotelem ma godło państwowe, no i powinien nas, niestety, nas przyjąć. Wójt chciał rozmawiać jedynie z rodzicami. No niestety dzisiaj ich tutaj nie ma, ponieważ jedna mama z racji choroby, druga z racji pracy nie mogła przybyć, ale przedstawimy tutaj również ich prośbę. No, opisałam takie wspólne relacje, które dotyczą właśnie nie tylko współpracy, ale w ogóle podejmowania decyzji wbrew naszym oczekiwaniom, ponieważ to nie tylko wykluczy stowarzyszenie z działalności, co też jest niezgodne z programem współpracy z organizacjami, ale również pozbawi pracy no, pracowników i też w tym temacie właśnie pracownicy chcieli rozmawiać z wójtem. Poproszę panią Paulinę Dudek o przeczytanie całości tutaj materiału. Potwierdzam tylko, że za całość tego przedstawionego sprawozdania czy tych relacji biorę odpowiedzialność na siebie, ponieważ to przygotowywałam. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Nazywam się Paulina Dudek i jestem pracownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Razem Radośniej w Będzinie. Opis wzajemnych relacji Stowarzyszenia Lepsze Jutro z wójtem gminy Będzino.
Podstawową przyczyną pogorszenia się relacji stowarzyszenia z wójtem był sposób użytkowania samochodu zakupionego ze środków PFRON i przekazanego przez gminę w drodze umowy do użytkowania na potrzeby SDS. Wójt miał oczekiwania, że pomimo umowy będzie mógł dysponować samochodem według własnych potrzeb. Takie oczekiwania przedstawił w czasie przekazania samochodu prezesowi stowarzyszenia. Zatrzymał sobie również jeden komplet kluczyków. Wójt wielokrotnie w weekendy dysponował samochodem, co było społecznie nieakceptowalne. Mieszkańcy gminy Będzino sygnalizowali niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie samochodu radnym gminy. Ponadto wójt miał oczekiwania, że karty drogowe z wyjazdów zleconych przez niego będą sporządzane jako wyjazdy dla potrzeby SDS. Zarówno prezes, jak i kierownik SDS i kierująca samochodem kategorycznie odmówili. Wójt telefonicznie poinformował prezesa, że wszyscy poniosą tego konsekwencje, jednak musi się zastanowić, jak to zrobić. Głowy polecą. W wyniku krytycznej oceny środowiska sprawa została zbadana przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. W marcu 2020 roku komisja przeprowadziła w tym zakresie kontrolę, w wyniku której sporządzono zgłoszenie do prokuratury. Sprawa nadal jest rozpatrywana jako postępowanie przygotowawcze. Ponadto stowarzyszenie było trzykrotnie kontrolowane przez przedstawicieli PFRON w zakresie użytkowania samochodu zgodnie z przeznaczeniem. W tym 23 sierpnia 2021 roku kontrolę przeprowadził oddział główny PFRON z Warszawy. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Kolejnym problemem mający istotny wpływ na relacje stowarzyszenia z wójtem stała się informacja wypowiedziana przez wójta w Radiu Plus o planowanym przeniesieniu siedziby SDS z Będzina do świetlicy wiejskiej w wykluczonej komunikacyjnie miejscowości, jaką jest Strachomino. Planowane zmiany siedziby placówki były dla społeczności zaskoczeniem. Odbyły się bez żadnych rozmów, bez informacji i konsultacji społecznych. Wobec powyższego, po oficjalnym powiadomieniu stowarzyszenia przez zastępcę wójta o przygotowaniach projektu remontu budynku świetlicy w Strachominie, wystąpiliśmy z zapytaniem do wojewody zachodniopomorskiego, czy wójt ma takie prawo, ponieważ ośrodek w całości utrzymywany jest z budżetu państwa, a nie ze środków samorządowych. Na utworzenie środowiskowego domu samopomocy z siedzibą w Będzinie przeznaczono około 400 tysięcy złotych. W wyniku zapytania przez wojewodę o planowaną inwestycję, wójt dowiedział się, że wojewoda zainteresował się sprawą z inicjatywy stowarzyszenia, co jest negatywnie oceniane przez wójta. Oczywiście celem wystąpienia stowarzyszenia z zapytaniem była troska o zapewnienie standardów środowiskowego domu samopomocy wynikająca z wiedzy o jakości i metrażu budynku świetlicy w Strachominie. W chwili obecnej wójt oficjalnie wypowiada się, iż w budynku stanowiącym siedzibę SDS oraz GOPS będzie utworzone przedszkole. W związku z tym zadajemy pytanie. Dlaczego przedszkole ma zostać utworzone kosztem placówki dla osób z niepełnosprawnością? Chcemy zaznaczyć, iż lokalizacja siedziby SDS w Będzinie posiada również walory dla rehabilitacji społecznej podopiecznych SDS. W miejscowości Będzino znajdują się wszystkie niezbędne instytucje: bank, poczta, apteka, sklep, ośrodek zdrowia, dom kultury, biblioteka, urząd gminy i inne. Dodatkowym problemem logistycznym stałby się dowóz uczestników do Strachomina, co wydłużyłoby czas dojazdów do placówki, ilość kursów busem, a co za tym idzie, koszty poniesione za paliwo. Obawiamy się również, że zostaną ograniczone miejsca w placówce, przez co część podopiecznych zostanie pozbawiona swojego życia, więzi i relacji z innymi. Podjęcie planowanych przez wójta działań ma charakter dyskryminujący, marginalizujący i wykluczający społeczność osób z niepełnosprawnością z naszej gminy. Inicjatorzy referendum o odwołanie wójta Mariusza Jaroniewskiego wystąpili w trybie wyborczym do sądów w sprawie o zniesławienie i pomówienie inicjatorów.
W wyniku tego sąd nakazał publiczne przeproszenie powodów oraz nałożył na wójta nawiązkę sądową w formie wpłaty 8 000 zł na rzecz Stowarzyszenia Lepsze Jutro ze środków własnych. Stowarzyszenie Lepsze Jutro nie występowało o te środki samodzielnie. Nawiązka została nałożona przez sąd, ponieważ jesteśmy jedyną organizacją pozarządową prowadzącą zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Będzino. Zaistniałą sytuację wójt odbiera osobiście i upolitycznia ją. W okresie przedreferendalnym wójt chciał wykorzystać uczestników SDS, w większości osoby z niepełnosprawnością intelektualną, aby nakłonić je do stwierdzenia, że pracownicy SDS wymuszają na nich udział w głosowaniu przeciwko niemu. Wójt wspólnie z zastępcą kierownika GOPS odwiedzał te osoby osobiście w domach i nakłaniał do podpisania oświadczenia, że w SDS stosowana jest przemoc i zastraszanie wydaleniem z SDS w przypadku nieobecności na referendum. Niektórym osobom obiecywano za to wsparcie finansowe z GOPS. O takich incydentach poinformowało nas 7 uczestników, mówiąc, że w rozmowie z wójtem nie potwierdzili sugerowanych przez niego i zastępcę kierownika GOPS incydentów. Wójtowi udało się porozumieć w tym zakresie z jednym z rodziców, który zgodził się na zawiadomienie prokuratury o stosowaniu gruźb i obowiązku pójścia na referendum. Zgłoszenie do prokuratury zostało zamieszczone na prywatnym profilu wójta na Facebooku z komentarzem: nie pozwolimy na krzywdzenie niepełnosprawnych i wykorzystywanie ich do celów politycznych. Ponadto wójt podczas wywiadu w Radiu Plus Koszalin dotyczącego wyników referendum wpluł stwierdzenie, że w SDS znęcają się nad dziećmi. Opinię tę powtórzył na antenie Radia Koszalin. Pracownicy SDS nie angażowali się politycznie w referendum. Chcemy podkreślić, iż ograniczenie swobód obywatelskich osobom z niepełnosprawnością, w tym prawa do uczestnictwa w wyborach, w referendum, w spisie powszechnym, w szczepieniach i innych, byłoby naruszeniem praw obywatelskich i działaniem niezgodnym z konstytucją. Niepełnosprawny nie znaczy pozbawiony praw. Jednym z zadań Środowiskowego Domu Samopomocy jest edukacja, również społeczna. Sami uczestnicy SDS mają poczucie tego, co dla nich jest dobre i umieją to określić. Dnia 27 września 2021 roku troje przedstawicieli pracowników SDS wraz z jednym z rodziców podopiecznych SDS udali się do wójta na rozmowę o planowanych zmianach dotyczących prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy od stycznia 2022 roku. Pierwsze pytanie skierowane do wójta dotyczyło wizji dalszego prowadzenia SDS. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że pani Papajewska otrzymała pismo w tej sprawie. Owszem, stowarzyszenie otrzymało pisemną odpowiedź, że od stycznia 2022 roku gmina Będzino będzie prowadziła Środowiskowy Dom Samopomocy. Pan wójt zapytał, dlaczego pracownicy nie przyszli na rozmowy przed referendum, zapytać o dalsze losy SDS, tylko dopiero teraz. Odpowiedzieliśmy, że w tej chwili jesteśmy zatrudnieni przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro i obecnie otrzymaliśmy wypowiedzenia z pracy, dlatego chcemy wiedzieć, jaka jest możliwość kontynuacji zatrudnienia. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że został już wybrany nowy kierownik SDS, który zdecyduje o zatrudnieniu, a pan wójt nie będzie mu wyznaczał, kogo ma zatrudniać. Będą zorganizowane konkursy na stanowiska, nowa pani kierownik otrzymała już wytyczne i będzie rozmawiała z tymi pracownikami, którzy nie byli zaangażowani politycznie i nie widnieją w papierach. Bo ci, którzy byli zaangażowani politycznie, to żegnamy się z nimi bezdyskusyjnie. Są skreśleni z listy ludzi, z którymi kiedykolwiek pan wójt będzie współpracował. Wszystkie te pani, które pracują, pracowały i z których nowa pani będzie miała pożytek, jak najbardziej otrzymają propozycję pracy. Kolejnym pytaniem skierowanym przez pracowników SDS do wójta był problem przeniesienia siedziby ośrodka z Będzina do Strachomina. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że oczywiście tak, ośrodek będzie przeniesiony do Strachomina. Doprecyzowaliśmy zatem pytanie, dlaczego ośrodek będzie przeniesiony? W odpowiedzi usłyszeliśmy, dlatego, że takie są plany. Decyzja już została podjęta. W związku z tym przedstawiliśmy panu wójtowi naszą argumentację, dlaczego sprzeciwiamy się takiej decyzji.
W odpowiedzi osobiście usłyszałam: proszę nie dyskutować. Chce pani zająć się polityką gminną? W Strachominie będzie ośrodek. Rozumie to pani? Taka jest decyzja i koniec. A tu, gdzie jest SDS, będę miał przedszkole. Kiedy powiedziałam, że myślę przede wszystkim o dobru podopiecznych, pan wójt stwierdził, że on myśli o dobru całej gminy. Podopieczni nie są najważniejsi, gmina jest najważniejsza. Przedstawiliśmy zatem problem mniejszego metrażu świetlicy w Strachominie i niemożności pomieszczenia tam 30 osób wraz z terapeutami. Pan wójt odpowiedział, iż w pierwszej kolejności z ośrodka będą musieli zrezygnować podopieczni z gminy Mielno, z którą wcześniej zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. Pan wójt stwierdził, iż losy tych podopiecznych go nie obchodzą, gdyż to nie są mieszkańcy gminy Będzino. W rozmowę włączyła się przedstawicielka rodziców podopiecznych, podając własną argumentację, mówiąc o rehabilitacji społecznej, którą jej syn i pozostali podopieczni mogą odbywać w miejscowości Będzino. Problemie komunikacyjnym w Strachominie, wydłużonym czasem dojazdów do nowego ośrodka, a co za tym idzie, skróconym czasem zajęć terapeutycznych, kosztami poniesionymi za paliwo. Pan wójt odpowiedział, że to nie jest nasz problem. Gmina dysponuje 4 pojazdami, podopieczni będą dowożeni. Osobiście usłyszałam, że jeżeli jego decyzja mi się nie podoba, to mam szukać sobie innej pracy. W rozmowie nie otrzymaliśmy argumentów, które przedstawiałyby, że wójt przeanalizował i potrzeby podopiecznych, i oczekiwania pracowników oraz rodziców podopiecznych, co mogłoby wpłynąć na poprawę świadczonych usług w naszej gminie. Ocenę tej sytuacji pozostawiamy opinii społecznej. Dziękuję. Dziękuję.